Witajcie, kochani. Przypadło mi tutaj zakończyć ten nasz fragment na pierwszy dzień Tygodnia Jezusa. I zacznę od słów człowieka, najmądrzejszego chyba człowieka na ziemi, czyli króla Salomona, który powiedział kiedyś: początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a wiedza o tym, co święte, to rozum. Jeszcze 10 lat temu były to dla mnie całkowicie puste słowa. Uważałem, że nabywam mądrości w kolejnych szkołach, na kolejnych semestrach studiów, czytając kolejne książki naukowe, a erudycję ćwiczyłem poprzez czytanie setek książek beletrystycznych. Wydawało mi się, że mogę wszystko. Tak byłem zresztą uczony, że mogę wszystko, ja mogę wszystko. Że tylko ja powinienem własnymi siłami, że na nikogo nie mogę liczyć. I co więcej, powinienem się wystrzegać wszystkich. Przede wszystkim przyjaciół, tak? Bo z wrogami powinienem nauczyć sobie poradzić sobie sam. No bo wszystko to ładnie brzmiało. I tylko niestety niekoniecznie dobrze się rozwijało. Uczyłem się, miałem dobre oceny. Natomiast moje życie było puste. Moje życie było całkowicie puste. Nie potrafiłem nawiązać znajomości, nie mówiąc już o jakiejś bliskiej znajomości z kobietą. To już w ogóle było dla mnie strefa zakazana. Nic na ten temat nie wiedziałem. Skończyłem z bardzo dobrym wynikiem studia i co? I nic. I zacząłem się w tym momencie bać. Jeszcze na studiach była jedna rzecz, którą robiłem bardzo dobrze. Czyli piłem alkohol. O wiele lepiej niż wielu moich rówieśników. I nie tylko rówieśników. Zresztą towarzystwo miałem także i w domu do picia piło. Ojciec pił, matka, piłem także i ja. I w momencie, gdy po skończonych studiach nie mogłem znaleźć pracy, zaczęła się ta karuzela nakręcać. Zacząłem pić coraz więcej. Piłem ze strachu, a jak rano się budziłem, to bałem się jeszcze bardziej, źle się czułem, więc piłem znowu. Doszło do tego, że miałem padaczkę poalkoholową. Było to straszne przeżycie. Nikomu tego nie życzę. Mam nadzieję, że nikt z was tego nie miał. Różni ludzie tu przychodzą, dlatego mówię nikt z was. W każdym razie nie wiedziałem, jak sobie z tym poradzić. Był to zaklęty krąg. Koniec końców, skracając, dostałem się na terapię odwykową. Terapię odwykową w renomowanym miejscu, tak zwanym Białym Domku w Warszawie. Bardzo szybko się tam dostałem, bez żadnego wsparcia, poparcia. I oprócz różnych porad terapeutów, psychiatrów, usłyszałem tam Ewangelię. Słyszałem o czymś takim, że jest o czymś. Wtedy to było dla mnie coś o czymś, że jest jakiś tam Bóg, że ludzie Go wyznają. Śmiałem się z tego, bo było to dla mnie śmieszne, że ludzie przychodzą do jakiegoś Boga zamiast wziąć się do roboty i po prostu samemu zrobić to, co należy. Ale ja pomimo tego, że próbowałem robić to, co należy, mi się nie udało. Zacząłem słuchać, dostałem wtedy swoją pierwszą Biblię. Zacząłem ją czytać. Nie wiem, czy 2 tygodnie, czy miesiąc później stwierdziłem, że ja chcę oddać życie Bogu. Chcę oddać życie Bogu Wszechmogącemu. Chcę poprosić Pana Jezusa Chrystusa, żeby został moim Panem właśnie. Panem mojego życia. I tak zrobiłem. I mogę powiedzieć, że było to natychmiastowe. Od tamtego momentu po prostu straciłem ochotę na picie. To nie to, że ja się muszę pilnować teraz, widząc ludzi pijących. Zdarza mi się pracować w miejscach, gdzie alkohol leje się strumieniami. Na mnie nie robi to żadnego wrażenia. Po prostu cała chęć picia została mi zabrana. Ale picie to picie. Przede wszystkim poczułem miłość po raz pierwszy w moim życiu. Poczułem miłość i
przestałem się bać. Przestałem się bać, bo wiem, że jest przy mnie zawsze ktoś, jest Pan Jezus Chrystus. Jest Duch Święty, który, gdy narodziłem się na nowo, zamieszkał we mnie, połączył się z moim duchem. Uratował mnie Pan Jezus Chrystus. Jak On to zrobił? Przyszedł na ziemię. Przyszedł w ciele na ziemię. Zrezygnował ze wszystkich atrybutów swojej boskości. Prowadził tutaj bezgrzeszne, idealne życie. Życie, którego żaden człowiek nie jest w stanie prowadzić. A następnie sam ofiarował się, by pójść jako zadośćuczynienie za moje grzechy. Razem z nim do krzyża został przybity list dłużny wymagań prawa. Czyli mówiąc bardziej przystępnymi słowami, cała lista kar, które byłyby mi należne za to wszystko, co ja w życiu zrobiłem. I to on z własnej woli poszedł na krzyż i został zamordowany na tym krzyżu. Zginął. Po trzech dniach zmartwychwstał. Wstąpił do nieba, do Ojca, do Boga Wszechmogącego. I teraz tam jest po jego prawicy i wstawia się za mną. To się nazywa mieć plecy. Pan Jezus Chrystus wstawia się za mną u samego Wszechmogącego Boga. A jak to się stało, że Bóg Wszechmogący i Jezus Chrystus zechcieli to zrobić? Dlaczego Pan Jezus Chrystus zechciał przyjść i ponieść tę ofiarę? Albowiem oni wybrali mnie i umiłowali jeszcze przed założeniem tego świata. Pan Jezus Chrystus przyszedł po to, żeby nie tylko wybawić mnie od moich grzechów, uratować mnie przed śmiercią na marskość wątroby, bo to też mi groziło, ale przyszedł po to, żeby mnie pojednać z moim Ojcem, z moim jedynym, cudownym, wszechmogącym Ojcem w niebie, z Bogiem Wszechmogącym. I za to mu jestem wdzięczny. Ja wiem, że Bóg mnie kocha. Wiem także, że kocha was, kocha ciebie, ale o tym, jak On was kocha i czy was kocha, to już musicie przekonać się sami. Bo relacja z Bogiem to jest relacja jeden na jeden. Ja przyszedłem do Boga, ja przyjąłem Pana Jezusa Chrystusa do serca, ja Go poprosiłem, żeby On tam zamieszkał i On przyszedł do mnie. I każdy z was może uczynić to samo. Ale nikt tego za was nie zrobi. To wy musicie zdecydować, czy chcecie przyjść do Pana Jezusa, czy chcecie mieć Boga za swojego Ojca i czy chcecie mieć życie wieczne. Ale nie tylko życie wieczne, ale także życie tu i teraz, w radości, bez strachu. Zdecydujcie się. Jeżeli tego chcecie, możecie to mieć. Jak? Podejdźcie do kogokolwiek tutaj z organizatorów, do kogokolwiek z nas głoszących. Spytajcie się. Będziemy wam mówić o tym. Będziemy wam świadczyć o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Dziękuję.